Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stranded Alien Dawn, Robots and Guardians. Niech was nie zwiedzie ta sielankowa muzyka, no bo idzie zima. Huhuha, zima zła. A my w brudziurawych gaciach chodzimy, a czasami nawet i bez gaci. No dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o ten dom, który tutaj, ten dach, co mi się nie udawało budować, wydaje mi się, że najpierw trzeba strop zrobić drewniany. Jak się zrobi najpierw strop drewniany, to później pozwala zrobić dom. Nie dom, tylko ten. Z dach. Teraz jak sobie... Nie to. Budynki, dach. Jakbym teraz chciał na przykład taki, to już mi pozwala to zrobić. Więc prawdopodobnie trzeba to tak, ale nie wiem, czy skoro tak nie jest, czy by się nie dało zrobić jakieś drabiny na górę jeszcze? Ja wiem. Bo ja nie wiem, czy oni będą mieli dojście do dachu, jeżeli ja teraz zrobię tutaj taki strop. Na przykład. Dach. Też drewniany. Jakbyśmy zrobili dach w postaci jakiś taki inny. Takie coś? Jak to wygląda? Ło, kurde, to nieładnie wygląda. Najlepszy to jest chyba taki zwykły, powiedzmy. O. I pytanie, czy na takim zwykłym, no teoretycznie można zmienić poziom dachu, ale ja klikam tutaj i ten poziom dachu w ogóle mi tutaj nic nie daje, więc zmiana tego poziomu. No więc się tak zastanawiam. Bo strych bym chciał zrobić. Tylko nie wiem jak. A takie coś? Takie coś jest fajniejsze. O, można nawet zadaszenie zrobić nad tym. Tylko nad jednym albo nad drugim miejscem. Ale to głupio wygląda. Taki daszek. Pytanie, czy to jest sen. Może zwykły taki, powiedzmy. O, prosty dach. To tu teoretycznie jest najwięcej miejsca. Jakbyśmy tak zrobili. No zobaczmy, czy im się to uda zrobić. Taka chawirka. Podziwia posąg. Dobra. Aha, tak w ogóle zauważyłem, że oni na mrozie jedzą tutaj. Więc nie wiem, czy to nie warto byłoby na przykład przenieść. Da się to przenieść? Kopiuj. Przenieś. Czy tu zmieścicie? Tu nie zmieścicie. Tu by można było zmieścić. Jeżeli by to obrócił, na przykład tak, to tu by parę krzeseł weszło. No bo mógłbym to też rozmontować, no ale... Nie, tutaj nie dam rady. Tu się nie zmieści, ale przynajmniej dwa się zmieszczą. Tylko pytanie... A czy ktoś tam wejdzie? Nie, to też nie jest dobry pomysł. Anuluj. Za mało miejsca tu jest na takie rzeczy. Więc ja bym to po prostu... To bym rozmontował. Dlatego, że oni mają tutaj przecież miejsca do jedzenia. A tu mają ocieplone, więc jakby jest ok. Chłodno. No dobrze, że chłodno. To proszę robić, kurde, te... Szyć ubrania. Szycie ubrań się odbywa. Lepiej późno niż wcale, no nie? Spodnie osiągnięto limit. Dobra, czyli jakieś tam spodnie mamy. To możemy to... wytegować płaszcz. Na razie jest ciepło. Minus 2. Nie jest tak źle. No utracono plony. No, jak nikt nie bawi się w zbieranie, a w ogóle może nikt nie ma
zbierania, no tak, Rita ma hodowanie, sadzenie, ale zbierania nie ma. A powinna mieć, też na jeden. Zbadano magazynowanie energii, czyli możemy zrobić baterie, akumulatory. I to by było warto zrobić. One nie muszą być zadaszone, to nie jest Rimworld, na szczęście. Ale można je dać gdzieś na przykład tutaj. O, blokujący obiekt. Można je gdzieś tu pod murem dać. Proszę bardzo. Mamy jakieś badania? Mamy jeszcze jakieś badania. W ogóle można by też zrobić światło i prąd, nie? Ale tam mamy jakąś lampę, natomiast lampa sobie reflektor na zewnątrz. Niech oni mają tutaj jasno, kurczę, na przykład... Aha, znowu coś leci? Jakieś dziady znowu lecą? Bo oni tu się bardzo często kręcą, ale jest im, że tak powiem, zimno, bo tutaj mają na przykład... To w ogóle na to trzeba by zrobić jakieś inne pomieszczenie, budynek. Może tu by zrobić warsztaty tak naprawdę. Chociaż jak ktoś dołączy jeszcze, to będzie nam brakowało miejsca dla niego. Więc może by tu zrobić jakieś warsztaty, przenieść. Ale tak czy siak mogłyby się przydać tutaj jakieś lampy. Na przykład tutaj jedna. Albo tak, żeby na zewnątrz coś było widać, ja wiem. Dobra, zróbmy tutaj lampę. Tutaj lampę. I lampę. Coś leci? Aha. Znowu grupa poszukiwawca. Coraz częściej nas tutaj, kurczę, atakują. Dziady jedne. A myśmy jeszcze nie przerobili na złom tamtych poprzednich. Głównie tacy są mele. Walka wręcz. Jeden ma chyba kuszę. G1000. No dobra. Chrzanić G1000. Przydałyby się jakieś pułapki, szczerze mówiąc. Można by jeszcze jeden reflektor tak naprawdę zrobić. Kopiuj. Na przykład zrobić tutaj jakiś reflektor, tylko że to wtedy my będziemy oświetleni, a nie oni. Na zewnątrz. No tak się zastanawiam właśnie nad tym, żeby było jaśniej. No bo teoretycznie zewnętrzne powinno być oświetlone, nie? A co ty chcesz tutaj, gościu? Panie, obserwuj. Jak zaatakują, to się dopiero będziemy bawić. Atak konsorcjum, dobra. Rita, za daleko jesteś. Więc idziesz tu. Amber, zwerbuj. Idziesz tu. Carter, zwerbuj. A, jesteś niedaleko, szczerze mówiąc, więc możesz iść tu. Rita powinna iść gdzieś tu, a Henry tutaj. Mam nadzieję, że psa nam nie rozwalą. Co to jest? Ktoś tu bałwana ulepił? No dobrze. A gdzie jest Hope? Hope może tutaj być. No i nie przeszkadza. Panie konsorcjum, idziecie? Może Rita zdąży. Powinniśmy mieć może tutaj jeszcze jedną wieżyczkę, na przykład dodatkowo parę jeszcze tych. Ten jest z kuszą. Tego gościa z kuszą to ty spróbuj ogarnąć.
Dobra, za ciemno. Dorwij gościa. A, załatwiony gość. Nawet nie zdążył zipnąć. Jaki ty masz pole widzenia, Carter? Carter. Masz dobre pole widzenia. A gdzie jest Rita? Rita też ma dobre pole widzenia. Dobra, ty spadaj. Da rady z nim zawalczyć tak jeden na jeden? Uciekł. To one po prostu atakują na mur. Weź go. Atakuj. Kurde, gościu. Się ciężko coś kliknąć, no. Atakuj dziada. Aha. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ataki. Tutaj mamy uszkodzone struktury. Rozmontuj nie. No to będą naprawiać. Krzywy owocowy, parkiet, drewniana mura, najeźdźca. Szukaj. A wy odwołaj, odwołaj, odwołaj. Kurde, już mamy tyle tych najeźdźców do ogarniania, że szkoda gadać. Kto nie ma w ogóle kurtki? Ty nie masz w ogóle kurtki, to sobie weź płaszcz. Masz przynajmniej buty. O to, żeście już rozmontowali? Kurde, mieliście to rozmontować. Stół. Przynajmniej będzie jasno. Natomiast zastanawiam się, czy stoły badawcze nie przenieść. No teoretycznie tutaj moglibyśmy jeden dać. Stół badawczy. Drugi stół badawczy można byłoby dać analogicznie. Tylko tutaj. Tylko trzeba go przerotować. Brak stanowiska badawczego, to ja wiem. Aha, bo to jest jakby, to są dwa pomieszczenia. To może nie. Anuluj. Przeniesiemy tutaj później. A do tego miejsca byśmy przenieśli na przykład, nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle ma to wpływ temperatura, no. To możesz zrobić do szycia. To można przenieść na drugą stronę. Te mogą zostać na zewnątrz. Co to jest? To jest przenoszenie, brak zadania. Dobra, przenoszenie, przenoszenie. Kuchenka. Kuchenkę można by zrobić gdzieś pod koło schodów na przykład. O. Nie no, tu się nie zmieścisz. Panie, nie w tę stronę, tylko w tę stronę masz mieć. No tak trochę ciulowo ta kuchenka jest, ale... Bo tu będzie drugi stół badawczy. No to tu by się przydało dać kuchenkę przy schodach. A, odpauzujmy. Od razu można by dać światło i ciepło, lampę sufitową, jedną, drugą, trzecią.
Tam na górze jeszcze przecież mamy tak naprawdę miejsce, bo tu jeszcze moglibyśmy na górze zrobić. W sumie to nawet by na górę lepiej było to dać. Albo nie, jeżeli będzie potrzeba kogoś na przykład jeszcze tutaj, no, żeby ktoś mógł być, mieć pokój, to się na górze zrobi pokój na nim. A wybudowali już dach. Cały, no proszę. Ciekaw jestem, czy można, bo to jest jakiś taki balkon, tylko że czy można jakieś ogrodzenie balkonu zrobić, albo coś? Drabina? Nie bardzo. Schowki, meble. Strzelanie do celu. Takiego nie mamy. Możecie zrobić tutaj na przykład do strzelania takie dwa cele. Czemu niepokój masz? Brak zmartwień i bardzo dobrze. Ulepiono bałwana. Wypalenie. Aha. Rita, czemu masz wypalenie? Zawsze jest coś do zrobienia. Okej. Potworny głód. No to idź jeść. Je. Yeah. Może Rita ma za dużo, że tak powiem, rzeczy. To dajmy, żeby to badanie jej troszkę zrzucić, a na przykład niech Hope się zajmuje badaniem. Będzie się uczyć. No bo rzeczywiście Rita ma natkane tutaj różnych rzeczy. Gotowanie. Henry niech gotuje zamiast tego. Odkrycie draka. A, draka. No, oswajanie draków, posąg draki. Bałwana ulepione i od razu się poprawiło ten humor. Odłączony obiekt turbina. Jak to odłączony, kurde? Aha, no pewnie dlatego, że to musi być tutaj jakiś taki ten. Dobra, zróbcie tam słupa. Okej, przenieśliście już troszkę tych stołów, to możecie jeszcze zrobić ten stół. Aha, ty badasz akurat. No to trudno, będziesz badać później. Proszę przenieść to. Bo teraz wszyscy będą tutaj mieć takie, tylko ile tam jest temperatury w środku? 0 stopni, więc jeszcze by trzeba było. Duży posąg to na razie nie. Światło i ciepło. Kominek można zrobić. Zapewnia światło. Piecyk. Tylko teraz piecyk, czy się zmieści tutaj? Komin zablokowany. No to tu się zmieści piecyk. Można by zrobić jeszcze szyby wentylacyjne, żeby oni mieli wszystko tutaj. Pyk. A, tu jest jakiś blokujący obiekt. Tak. No i będzie wszystko ok. Pozostałe leki 4. O, widzicie. Czyli musimy się zająć kwestią badań, żeby tworzyć leki. Bo bez tego to będzie, kurde, produkcja antybiotyków. 50 zboże. No ale to jesteśmy w ogóle. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić, kurde. Bo nie mamy nigdzie dostępu do zboża, krótko mówiąc. I to nas bardzo, bardzo mleczniczy można zrobić, co najwyżej. Zróbmy najpierw balsam leczniczy, bo to może warto zrobić. Bo oni jak będą zużywać ten leki, no to stare wyposażenie. Ja wiem, że stare wyposażenie. Na razie nie mamy kurtki żadnej dla ciebie, więc. Ale Carter już tam szyje.
Kogoś możemy już w końcu wysłać. Oczekiwanie na paliwo. No to paliwo się produkuje tu. Ty robisz szycie. Tuż zwierzęcie, paliwo ciekłe, nawóz. Za mało zasobów, za mało nawozu. O właśnie. Trzeba nawóz pozbierać. Zakładam, że gdzieś tutaj będzie. Nawóz, użyj. Orita jest zajęta tym, zbieraniem tych wszystkich rzeczy. Henry szuka. Tu żeśmy już w ogóle wszystko zrobili. Bardzo dobrze. Henry nie szyje ubrania. Dużo się zwierząt tak czy siak kręci, więc tego nawozu to tu jest od groma jeszcze trochę. Więc to jest jakby... O, proszę. Tego nam tak łatwo, mam nadzieję, nie zabraknie. Aha, tu gdzieś coś jeszcze polujemy. To też się przyda na skóry. A nie, kurde, ćwiczą tutaj. O Jezu. Może bez przesady. Ulubiona rozrywka. A, proszę. To może tu być. Tuż z owadów, za mało zasobów. No to zboże jakby gdzieś móc wysiać, to by było przydatne bardzo. No ale jest jak jest. Jak tam wasze nastrojenie? Tu nie ma zmartwień, tu nie ma zmartwień. Tu jest jakiś niepokój, z czym spowodowano? Aha, no to relaksacja, wypalenie. Zawsze jest coś do zrobienia, no. No pewnie, że jest zawsze coś do zrobienia, Carter. Ty nie masz dużo rzeczy. Masz budowanie, gotowanie. No i jakieś ewentualnie inne rzeczy. Hop, zaraz skończy badać. Kolejny ten. Balsam mamy zbadane. Co to jest? Wytwarzanie elektroniki. 28%, dobra. Balsam leczniczy. Stół warsztatowy. Narzędzia zbierackie na razie nie potrzebujemy. Paliwo, paliwo. Stwórz. Balsam leczniczy z krzemu. Aha, z błyskoczapnika mogliśmy. Może takie coś zróbmy na razie. Tak, żeby uzyskać 10 przynajmniej, żeby mieć tego balsamu. Dlatego, że wtedy nie będziemy zużywać tych apteczek. Jakie miejsce potyczki? Na horyzoncie zaobserwowano potyczkę między statkiem konsorcjum i inną jednostką nieznanego pochodzenia. Być może znajdziemy coś wartościowego. No, znajdziemy, jak będziemy nawóz mieć, że, znaczy paliwo. Henry, co robisz? Henry, mógłbyś tu ciekłe paliwo zrobić? Żarcie mamy, posiłki mamy. Zup mięsnych jest mało, no ale wiadomo. Hipotermia, Carter. Jak to masz? Gotujesz tutaj, piecyk masz zrobiony, kurka, blaszka. Przecież tu jest w środku 6 stopni. Aha, bo tobie się coś tutaj, kurtki, nie masz. Dobra, to... A kto był od szycia? Henry. Dobra, Henry, skończysz, to zajmiesz się szyciem. Gdzieś jest Henry? O, właśnie, balon napełniasz. Powinieneś kurtkę dokończyć. O Jezu, będzie lepiej ubowana, naprawdę. Dobra, trzeba mu na to pozwolić.
uszyj ten płaszcz do końca, a to Carter, ty się zabierz za ciekłe paliwo w kolejce, dobra. Chciałbym wysłać kogoś na wyprawę, no. A tu już niedużo brakuje do tego. No wewnątrz jest 5 stopni, więc nie jest źle. To na zewnątrz nie powinno gnić. Bo jest zimno. Teoretycznie lodówki nie potrzebujemy. Ty nie jesteś głodny, gościu? Nie jesteś głodny. Utuczony jesteś straszliwie. Hump osiąga poziom intelektu 2. Bardzo dobrze. Bieraj ciepły płaszcz. W zasadzie wszyscy będą mieć coś już, tylko dla Ember trzeba będzie jednak zrobić. Trwa produkcja, dobra, jeszcze szyję ciepłe płaszcze. Dobra, teraz moglibyśmy w końcu... kurde, jeszcze nie. Paliwo ciekłe. Ile mamy tego paliwa ciepłego? Zero. A przecież robiliście, może jeszcze nie skończyliście. Mała sypialnia, wygody, wygody, no dobra. Mamy już ten balsam leczniczy w ogóle? Nie mamy. Fajnie, bo Hope do badania się nadaje, bo ona nie śpi, więc teoretycznie można ją po prostu wrzucić tutaj, niech ona się zajmie badaniami. Może jaskiniowiec, to znaczy, że mają co? Henry? Znudzenie przez gotowanie. Kurde. Henry, a czy ty... Carter może gotować. Zajmij się szyciem teraz. To już nie będziesz znudzony. Mamy wytwarzanie elektroniki zbadane, bardzo dobrze. Produkcja. Stół z lutownicą. Co to daje? Części elektronicznej zaawansowanej broni. No to lutowniczka, stół. Dobra, tu się wychodzi. Jakie kurde kominy tutaj są. No dobra. Okej. Okay. Stopów nam brakuje. Nie to, tu jest. Stopy metali z rudy. Okej. Okay. To nie jest ruda, nie jest ruda. Odłamek skały to nie. No właśnie, pytanie gdzie jest ruda, kurde. Tu chyba jest ruda. Nie, to są chyba też odłamki. Odłamek skały. Gdzieś była ruda, tylko nie wiem gdzie. Tu. Złoże rudy. Wydobywaj. Może złoże krzemu też wydobywaj. Okazja badania rdzeni procesoru. Wiem jak produkuje się rdzenie procesoru. Myślę, że uda się przeprowadzić badania bez próbki. Teraz ci się przypomniało? Badanie procesorów. No tak. Składanie procesorów. Jeden dzień, 12 godzin. Ulepszone panele słoneczne. A procesorów na razie jeszcze nie mamy. A jakbyśmy chcieli na przykład karabiny czy pistolety laserowe, to w zasadzie już możemy robić. Tylko brakuje nam tego.
rdzeni procesorów, bo mamy mało, więc i tak trzeba najpierw zrobić składanie procesorów, a później dopiero jak już będziemy mieć taką możliwość produkcji, to dopiero wtedy się zajmiemy jakimiś innymi rzeczami. Skórzany pancerz, węglowe kusze, jakieś takie karabiny, coś tam też by wypadało. Drukowanie nanorurek. Kurczę, wszystko tego paliwa wymaga. Windy, kurde. No dobra, na razie składanie procesorów to i tak długo będzie badane. Mamy 30 minut, więc to chyba będzie na tyle. Natomiast co? No rudę musimy przetopić. Uszyć troszkę ubrań. Możemy już w końcu wysłać ten? Kurde, jeszcze nie. Carter, zanim będziesz ten, weź mi... Stwórz to ciekłe paliwo, kurna. Już niedużo brakuje, żeby móc wysłać balun. Uważa, że Carter nie umie majsterkować. A co mnie to obchodzi? Niech robi paliwo. Dobra. No to myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki za obejrzenie, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.